Komisja Praworządności i Burmistrza. Po zapoznaniu się z projektem uchwały komisja jednogłośnie przyjęła tej uchwały. Komisja Kultury i Sportu. Przy jednym głosie wstrzymującym komisja przyjęła zmiany tej uchwały. Komisja Ochrony Środowiska. Komisja jednogłośnie podjęła projekt. Komisja Zdrowia. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała. Zarząd, to jest projekt uchwały zarządu jednogłośnie. Otwieram dyskusję. Które generalnie niektóre organizacje pozaspołeczne, czyli stowarzyszenia już sobie miały koncepcję, jak to zagospodarować, niestety nie ma. No niestety. Proszę bardzo, kto jeszcze? Myślałem tu drogę mówiącą. Ja już, nie narzekać. Tak jak wszyscy tutaj wiemy, nie będę się wypowiadał. De facto najgorsze jest to, że człowiek pewnym ludziom mówi, że pewne środki zostają przeznaczone na jakiś tam cel. Można coś zrobić, tylko pisać programy, a to się okazuje, że... I nagle w tym momencie musimy iść do tych ludzi i odkręcać temat, mówiąc, że tych środków nie ma i tłumaczyć z jakiego powodu, że to de facto nie mamy my na to żadnego wpływu, lecz pan prezydent po prostu ciacha kasy, nie przyznając się w ogóle do tego, co robi. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Ja się wstrzymałem. Przyjęto 8 wstrzymujących, 19 za. 18 za. Stwierdzam, że przyjęcie projektu uchwały.